Laserową korekcję wzroku wykonujemy u osób powyżej 18 roku życia, mające stabilną wadę wzroku. Dlaczego nie wykonujemy tego wcześniej? W większości przypadków wada wzroku, nie jest stabilna nawet w wieku 18 lat, dlatego zawsze podkreślam, że stabilność wady wzroku jest tutaj bardzo ważna. Jeżeli pacjent ma 18 lat, 19, 20 i nie ma stabilnej wady wzroku, dlatego odradzamy od korekcji wzroku. U młodego pacjenta tkanka jest bardzo miękka. I prawdopodobieństwo postępowania wady wzroku jest bardzo duże, dlatego taka korekcja nie byłaby trwała i z tego powodu nie zalecamy korekcji wzroku u młodych pacjentów poniżej 18 roku życia, nie mających jeszcze stabilnej wady wzroku.